cały czas. Tak, tak, cieszmy się jak najdłużej w tej sytuacji. Teraz drugi z rumuńskich 16-latków, Eduard Torok. No i proszę, zupełnie poprawny skok rumuńskiego zawodnika. Reprezentant Rumunii, także 16-latek. 25. miejsce w Engelbergu podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego w tym sezonie. 27. i 28. w Sapporo na tej skoczni. Od tak naprawdę trzech sezonów startuje w międzynarodowych zawodach. Mówię tutaj o Pucharze Kontynentalnym, bo to jest zawodnik, który debiutuje w zawodach Pucharu Świata. 7. miejsce w tej chwili, proszę, wysoko. Wprawdzie strata 21 punktu do Stefana Hu.